Dobry wieczór Państwu. Witam na pomysłowej konferencji prasowej lubelskiej inauguracji sezonu 18-19. Mecz Motoru Lublin z Sałem Święcim na boisku 1:1. Przedstawiam trenera zespołu gości, pana Wojciecha Skrzypka, trenera Motoru Lublin Mariusza Sawę i proszę o analizę meczu trenera naszych gości. Witam Państwa serdecznie. Pierwsza minuta ten mecz mógł się potoczyć zgoła odmiennie. Może na usprawiedliwienie dla moich zawodników powiem tylko tyle, że 6 godzin w autobusie, praktycznie tyle godzin jechaliśmy z przerwami. Gdzieś tam na początku meczu być może, że to dekoncentracja nastąpiła, straciliśmy frajerską bramkę, bo trudno to inaczej nazwać. Wiedzieliśmy, że drużyna Motoru jest naszpikowana zawodnikami z przyszłością ligową i tak naprawdę przyjechaliśmy tu na pojedynek jak Dawid z Goliatem. Tak to mogło wyglądać na papierze. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się w drugiej połowie wyrównać z tego meczu. To znaczy, że ta drużyna psychicznie zaczyna być mocna. Jest to dobry prognostyk przed następnymi meczami, bo przed rundą chyba nie było nikogo, kto by powiedział, że drużyna Soły będzie miała po 3 meczach 4 punkty z tak mocnymi drużynami. I tutaj upatruję tego, że możemy tylko grać lepiej. Ja dziękuję chłopakom za postawę, zwłaszcza w drugiej połowie, bo uważam tak, że ta druga połowa wyglądała piłkarsko z naszej strony, jakby sobie chyba każdy trener życzył. Ja dziękuję chłopakom, dziękuję za przyjęcie w Lublinie. Ja mam tyle. Dziękuję Państwu. Dziękuję za wypowiedź trenerowi Skrzypkowi. Proszę Państwa, Mariusz Sawa, mam przyjemność już po raz trzeci tutaj pana trenera witać na motorowym pokładzie. Chciałby się powiedzieć, do 3 razy sztuka, dwukrotnie nie pozwolono panu dokończyć dzieła. Miejmy nadzieję, że teraz osiągnie pan sukces zdyskontowany awansem do drugiej ligi. Bardzo proszę o kilka słów do dziennikarzy, kibiców. Cóż można powiedzieć po takim meczu, tak? Mecz się zaczyna idealnie dla nas. Tak jak żeśmy sobie przed meczem zakładali, gramy agresywnie, blisko. Przestrzegamy chłopaków, że jeżeli damy grać młodym chłopakom, to będzie problem. Widziałem te 2 mecze i widzieliśmy, że fajnie grają w piłkę, fajnie się poruszają. Mówię, w pierwszej połowie graliśmy agresywnie, blisko. Mieliśmy sporo sytuacji, mecz mógł się zamknąć w pierwszej połowie. W drugiej połowie, no niestety, no, już nie wiem, czy to tak sił, czy generalnie każda zmiana, która gdzieś tam miała coś wnieść, osłabiała zespół i mówię, no jednym słowem, jest mi bardzo przykro, bo na pewno w pierwszej połowie dostawili chłopaki dużo zdrowia, mówię, wynik końcowy jest jaki jest, na pewno nas nie zadowala. Proszę bardzo o zadawanie pytań pana trenera. Proszę bardzo. Chwilę do centrum. Po tych pierwszych 3 spotkaniach no nie wyłania nam się jeszcze obraz takiego zdecydowanego faworyta dla osób kibiców. Raczej tego oczekują, że widać na coś, to jest kwestia tego, że piłka są jeszcze sobie niezgrani, że jest są duże zmiany względem tego, jak grali z zeszłego roku. To znaczy na pewno tak. Tutaj nie mówiliśmy, że mamy być zdecydowanym faworytem, bo zdecydowanych faworytów jest kilku innych. Na pewno chcemy być w czołówce, ale mówię, na pewno tu gdzieś jest problem, że praktycznie jest nowy zespół, tak? Nie wszyscy są przygotowani do sezonu tak, jak powinni. Niektórzy zawodnicy, zwłaszcza ci gdzieś tam bardziej doświadczeni, długo nie grali. Chcemy ich wprowadzać poprzez grę w meczach, żeby szybciej doszli do tej prawdziwej dyspozycji, ale mówię, no na razie ten trzeci mecz, no mówię, widać, że jeszcze pierwszą połowę wyglądamy w miarę, ale z upływem czasu gdzieś tam jest tych sił coraz mniej. Mówię, nie mamy nawet kiedy potrenować, bo są co 3 dni mecze. I mówię, no na pewno dla tej drużyny trzeba czasu. Ciężko mi powiedzieć, czy kiedy ta drużyna zaskoczy tak, żebyśmy grali fajnie dla oka i przede wszystkim skutecznie. Mówię, robimy wszystko, żeby tak było. No na razie jest ciężko. Cały czas, tak jak to się wydaje, w każdym meczu musimy wydawać te punkty, strzelać te bramki, dlatego no mówię, na treningu to wygląda dosyć pozytywnie. No mówię, przychodzi mecz, nie wiem, czy niektórzy gdzieś tam mają ta presja troszeczkę, która tam na tym jest, chociaż staramy się tą presję z nich zdejmować, ale mówię, te mecze pokazują, że naprawdę na dzień dzisiejszy motorowi jest bardzo ciężko. Dziękuję.
pierwszej połowie wydawało się, że właściwie to brakuje jego skuteczności, ponieważ tak akcję cały czas mu tworzył, natomiast później kilka razy ten błędzie obrony były spalone, później związkowo, później jednak ta bramka to z jakiegoś rozluźnienia. To znaczy, no na pewno to są błędy jakieś tam indywidualne, ale to też myślę, że spowodowane jest tym, że zespół się dopiero dociera, tak? Ta obrona też praktycznie jest nowa, gdzieś jakieś tam nieporozumienie, ale mówię, no tutaj nie możemy się tam gdzieś tłumaczyć z jakichś tam takich błędów, jest kilku doświadczonych zawodników, jest kilku młodych. No ale mówię, no mam nadzieję, że czas pracuje dla nas, ale mówię, na dzień dzisiejszy, no ciężko nam o te punkty, ciężko nam. Mówię, nie mamy lekkości w grze, wiadomo, że przeciwko Motorowi gdzieś tam wszystkie drużyny się nastawiają, ale mówię, to nie jest tłumaczenie. Po prostu takie mecze trzeba wygrywać. Może ja jeszcze. Panie trenerze, reprezentuję głos kibiców, tam za moimi plecami takie pojawiają się opinie, że nie mamy wystarczającej siły w napadzie. Czy coś pan wie o tym, czy do końca okienka transferowego jeszcze jakiś ruch kadrowy w tym kierunku może być spodziewany? O tym też mówiliśmy jakiś czas temu pewnie, że każdy ten chciałby mieć jakiegoś napastnika, chociażby takiego jak ten dzisiaj z dziewiątką, Wójcik bodajże, tak, panie trenerze. Widzieliśmy o tym z numerem 24, a mimo to oni obaj praktycznie napędzali wszystkie akcje i chcielibyśmy wszyscy, żeby trafił do nas napastnik, ale mówię, no teraz sytuacja w motorze jest troszeczkę inna niż była do tej pory. Mówię, no musimy gdzieś zacisnąć tego pasa, jeśli się trafi, jeśli gdzieś tam się ktoś tam nam pomoże trochę, to byśmy jakiegoś napastnika postarali się jeszcze ściągnąć, ale na dzień dzisiejszy musimy grać tym, co mamy. Proszę bardzo. To znaczy, na pewno gdzieś tam chłopaki na treningach przejawiają gdzieś tam jakieś tam możliwości, tylko mówię, no przychodzi mecz jeden, drugi, trzeci, wchodzą na to boisko, no mówię, zwłaszcza na początku sezonu jest ciężko, tak, gdzie wszyscy się nastawiają, gdzieś tam wszyscy są, no mówię, można powiedzieć spięci, to tam młodzież na dzień dzisiejszy sobie nie daje rady, tak. Mam nadzieję, że to w końcu, mówię, przy wyniku 1, 2, 3, 0 to może było łatwiej, ale mówię, wchodzą ci zawodnicy, wcześniej dusiło, teraz rak, no. No mówię, to jest jednak piłka seniorska, jest troszeczkę inna, tak? Dlatego na dzień dzisiejszy ciężko im, mówię, no dla Konrada Nowaka na pewno, jeśli chodzi o zawodników seniorów, będzie ciężko, bo łatwiej będzie grać gdzieś na bocznie pomocy, tak? Mają troszeczkę więcej miejsca. Tutaj obrońcy są zazwyczaj skupieni, jest mało miejsca, trzeba grać dobrze tyłem, trzeba być przygotowany dobrze fizycznie. Może gdyby gdzieś tam grali więcej, no ale sami wiecie, no w motorze jest jak jest i staramy się tak ustawiać skład, tak wystawiać tych zawodników, żeby przekuwać to w jakiś dobry wynik. No na razie mówię, no na razie jest ciężko. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie, no to dziękuję Państwu za udział w konferencji. Widzimy się 20.